A mówisz, wiesz, bo też wspomniałaś o internecie, o tej pracy online, zdalnej, a ja też wiele słyszałem na ten temat, że wiesz, no, zdarzył się moment pandemii i że jesteś jedną z osób, która jak nie najszybciej to właśnie zaczęła prowadzić, zaczęła działać z Zoomem na przykład. No bo przecież wyobraźcie sobie, że ja bezczynnie bym tutaj umarła w tym domu. Musiałam coś robić, nie? Wcześniej ze mną było tak, że ja podziwiałam nasze koleżanki z innych struktur, które prowadziły webinary. Wierzcie mi, ja nie potrafiłam się przełamać. Ja nie potrafiłam się Dlaczego? przełamać, żeby to robić właśnie online. I ja na żywo to na żywioł, bez żadnego problemu, nie? Natomiast, żeby online, nie wiem, jakieś, zawsze czułam się bardzo skrępowana, powiem wam zupełnie szczerze. Natomiast w tej chwili czuję się jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie. Takie szkolenia prowadzę 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu zawsze. Będzie w poniedziałek następne. No i ale co to, jakie plusy są tego? Plusy tego są takie, słuchajcie, że ja na takim szkoleniu online spotykam ludzi z różnych krajów. Że ja ich poznaję, ja ich widzę przez kamerkę, zawsze proszę, odkryj się, pokaż się, mnie też widzisz, prawda? Więc tym bardziej się nie krępuj. Chciałabym wiedzieć, z kim rozmawiam, nie? I na przykład taki mój ostatni przypadek, dziewczyna z Niemiec, z którą mi się rozmawia przez telefon, jakbyśmy się znały całe długie lata, a tak naprawdę znamy się tylko z Zooma, ale już jesteśmy umówione w maju na szkolenie na żywo w Warszawie, bo ona przyjedzie do Warszawy. Ale ze sobą rozmawiamy naprawdę, tak jakbyśmy się znały całe długie lata. I takich osób mam wiele, a to z Anglii, a to skądś tam. No i zawsze jest fajnie. I poszerza się ten krąg znajomych. Mało tego, te relacje potem trwają. Nie musimy ze sobą rozmawiać codziennie, prawda? Zresztą z przyjaciółmi, z prawdziwymi przyjaciółmi to jest tak, że mogą się spotkać niezwykle rzadko, spotykać niezwykle rzadko. Ale kiedy A się widzą, to tak rozmawiają. jakby się widzieli wczoraj. To I tak jest z prawda. moimi biznespartnerami. Naprawdę. Czy to Słowacja, czy to Czechy, gdziekolwiek je widzę, na naszych firmowych szkoleniach. Uwielbiam, uwielbiam wszystkich moich biznespartnerów. Zawsze też z otwartymi ramionami witam wszystkich nowych. Widzę, Też tak, widzę to. jakbyśmy się znali od lat. Elu, sobie tak sobie A jeszcze coś powiem o tym online. Nie, już Dobrze? nie, żartuję. Nie mogę? Nie, no żartuję. Dobrze. Też w tym poprzednim lockdownie to wpadłyśmy z koleżankami, nie ja sama, ja sama taka mądra to znowu nie jestem. Wpadłyśmy z koleżankami na pomysł, żeby nauczyć nasze kosmetyczki sprzedaży w pandemii. Nie wyobraźcie sobie, że one bywały na tych moich Zoomach. Miałam kilka takich, gdzie tam wszystkie się pokazywałyśmy ze zdjęcia, że my tutaj wiedziemy prym, prawda? I potem finał tego był taki, że albo klientka przyjeżdżała pod drzwi gabinetu, miała na płocie, na klamce zawieszone produkty i sobie odbierała, przelew robiła online, albo mąż kosmetyczki zawoził, prawda? Albo też bezpośrednio ze swojego linku wysyłała te produkty do swojej klientki. I powiem wam jedno, że z tego był o tyle ogromny plus, że te panie miały na przetrwanie pieniądze. Że tu Larens tak naprawdę, mówię Larens, bo my wśród biznespartnerów pro tak naprawdę nie operujemy nazwą firmy Well You, ale Lorenz. marką, naszą ukochaną marką Larens Professional. To też jest wartość. Tak, że tutaj Larens po prostu był dla nich ratunkiem, był wyjściem z sytuacji. Co Potężne jeszcze? zaufanie Wielkim też, nie? plusem naszej marki jest to, że za tą markę nie musimy się wstydzić. Że to jest marka, że to jest produkt, po który klient sam wraca do gabinetu. Ile razy kosmetyczki mi same dzwonią? Wiesz, Elu, chciałam zaproponować pani inny produkt, bo chciałam się go pozbyć. A ona mówi: nie, 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 ja poproszę Larens. Także mam wielkie Gratuluję, szczęście, powiem wam, gratuluję. mam wielkie szczęście pracować z tą marką. Współpracować z tą firmą. Opowiadania to tu jest na tydzień, a wy co? Chcecie kończyć? Wiesz co, ja tak jak słucham,
No jest opowiadania, rozmowy na długo, długo, nie? A ja tak Musimy jak się spotkać sobie, kiedyś ekstra. Słucham, to tak wiesz, jedna karta książki przełożona, druga karta, trzecia, czwarta. Ale gdybyśmy zostali przy takiej książce. Elu, gdybyś chciała napisać książkę o sobie, o swojej drodze, jaki byłby tytuł tej książki? Jednym z nich może tytuł brzmiałby: Nie bój się zmian, niech zmiany zmienią twoje życie. Albo zmiany w życiu szansą na lepsze jutro. Wiesz, pisarki to tam ze mnie nigdy nie będzie, nie? Także nie kombinujmy tutaj pod tym względem, okej. A właśnie. Konkurencji nikomu nie zrobię w tej kwestii. Elu, a właśnie, wiesz, byłaby, te karty, wiesz, które napisałaś. Ale wiesz, co by to było? Myślę, że byłaby to powieść przygodowo-sensacyjna. A wiesz dlaczego? 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 Bo powiem ci, tyle przygód, jakie było mi dane przeżyć z moją kochaną firmą, tak mówię, moją kochaną firmą, bo tak jest, to myślę, że nie przeżyłabym tego nigdy. Nam nigdy źle nie było. Myśmy jeździli po świecie, słuchajcie. Ale przypominasz sobie nasze wakacje marzeń? Przypominasz sobie? Elu, a jedna? Ten chichot, no. Słuchaj, przez 2 tygodnie? Non-stop? A taka... A te sporty, które zaliczyła? Pamiętasz? Latanie. Skakałam na linię 30 metrów w dół. Leciałam na materacu 45 stopni w powietrzu i tylko się trzymałam dłońmi i opierałam nogami. W dżungli? A na ścigaczu wodnym, pamiętasz, z tym Balijczykiem? Kurde, prosiłam go, help me, nie czurta. Udawał, że nie rozumie? Także było wiele, wiele takich sytuacji. A te tańce, drama, łohoho. No powiem ci, że one mi dodały życia, one mi jak gdyby odjęły chyba trochę lat nawet. Wiesz? Także to było piękne, to naprawdę było przepiękne, co się wydarzyło w moim życiu. A ta fura, którą jeżdżę, zgadza się? Kiedyś kupowałam sobie sama samochody, nie? A w tej chwili otrzymuję prezenty od firmy, rokrocznie nowy. Nawet wyobraź sobie, że 2 dni temu dzwoniła do mnie koleżanka z firmy z informacją, że na maila otrzymam kolory samochodu, jaki mogę sobie wybrać następny. Wow, jeszcze nie otrzymałam, ale może kiedyś otrzymam, tak powiedziała, nie? Także wiesz, firma nas zaskakuje, naprawdę nas zaskakuje i nas nagradza i pozwala nam zarabiać i tworzy nam produkty, jakich nie ma świat też, prawda? Biorąc pod uwagę taki składnik jak, popularnie mówiąc o nim, Collagen Liposomal Complex. Tego nie ma nikt, tego nie ma świat. Także możemy się tym chlubić, możemy się tym chełpić. Dzięki, że o tym mówisz. Jest to coś, co działa. Dzięki, że o tym mówisz. I to jest ta sensacja. To jest to sensacyjne odkrycie na skalę światową. W tej książce sensacyjne. Przygoda i sensacja. Więc to chciałem zapytać o taką... Jeszcze jedną rzecz, dobra? Jeżeli mogę, bo miałem 2 pytania, tak sobie pomyślałem. Jedno, ale to już powiedziałaś o tych najbardziej takich ostrych przygodach. Pytanie nieaktualne. Ale też... Ela, co do przodu? Wiesz, jak siebie widzisz, wiesz... Bo widzę, dużo się dzieje. Powinna powiedzieć, odbiłam się od ściany, wyższej ręki nie ma. Okay. Ale tak nie powiem. Aha. A co powiesz? Bo uważam, że w tej chwili to jest czas na to, żeby pociągnąć moich biznespartnerów za sobą. Wiesz, co chodzi? Żeby ich wynieść w tej chwili. Dlatego tak zasuwam, dlatego tak pracuję, żeby też im pomagać. Okay. Wiesz? I tam, zawsze tam, gdzie będę potrzebna, zawsze tam się pojawię. Ja poza tym powiem ci, że jestem im niezwykle wdzięczna za to, że są ze mną, że są w mojej grupie, wiesz, że zawsze mogę na nich liczyć, że są zaangażowani, że każdy jest zaangażowany dla siebie, bo tutaj tak naprawdę nie możemy też patrzeć na nasz biznes pod tym kątem, że ktoś na mnie pracuje. W tym biznesie każdy pracuje na siebie. I
ile energii, ile pracy włożysz w ten biznes, tyle zarabiasz. Nie każdemu potrzeba jednakowo, prawda? Także, ale ja też chciałabym powiedzieć co? Co jest domeną moją właśnie, że ja do tej firmy tak naprawdę przyszłam jako świeżynka. Bez żadnych struktur, bez żadnego MLM-u, wiecie, no zupełnie nic. One person, ok? Natomiast... Przepraszam, tu, bo Jan. Yes, of course. No za. Prześmiewamy to nie. Dobra. A o czym to miałam powiedzieć? O tym, że się rozbiłem. Że przyszłaś do firmy tak, jako ta jedna, tak, bez tak, struktur. Tak, ale co chciałam powiedzieć, co jest dla mnie bardzo ważne, dla mnie zawsze to było bardzo ważne i widzę, że dla moich wielu osób też. Nigdy nie byłam agresywna w mojej pracy. Nigdy nie parłam, nigdy nie naciskałam, nigdy nie wymagałam od moich ludzi, że ty musisz. Bo ty mi kiedyś obiecałaś, że ty będziesz pracować, to ty teraz musisz. Bo ty masz pewne zobowiązania wobec mnie. Nie, 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 nie. Ja osobiście uważam, że każdy mój biznes partner pracuje dla siebie, tworzy biznes dla siebie. I w tym momencie akurat jego życia może nie mieć warunków odpowiednich, żeby iść w tym kierunku. Może nie chcieć, nic taki nie musi. Taki moment, nie? Nic nie musi, tu może, tu bardzo dużo może. Oj, to jest piękne, słuchajcie, że w tej firmie bardzo dużo można, ale nic nie musisz. Elu, to... Jest jeszcze jeden aspekt, który z mojej perspektywy dla mnie jest ważny. Mam nadzieję, że taką wiarę mam, przekonanie, że nie tylko dla mnie, ale też często słyszę takie hasło, chciałbym budować biznes rodzinny z moimi bliskimi, z najbliższymi, po to, żeby teraz być razem, po to, żeby coś na przyszłość mieć też stworzonego. Mhm. I więcej czasu ze sobą spędzać i tak dalej, więcej tematów mieć. Elu, ja od 2013 roku, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, to oczywiście spotkałem też Jana, ale spotkałem Kasię, Krzyśka, też obserwuję, wiesz, twojego wnusia. I wtedy mówię o wnusiu, no ale to wiemy, gromadka jest większa, nie? Bo tak, takie pytanie stworzyliście biznes rodzinny tak, we współpracy z Wellio. Tak, można powiedzieć. Elu, jak wy to zrobiliście? Po prostu my siebie lubimy. Myślę, że to jest baza, to jest podstawa. Zaczęło się od Kasi, ponieważ moja córka od 15 lat jest właścicielką salonu kosmetycznego. I tak naprawdę ona wam sama to też pewnie powie kiedyś. Przepraszam. Że tak naprawdę nasze produkty w jej gabinecie goszczą całe te 15 lat. I tak jak przez lata przewijały się przez jej gabinet inne firmy, bo wiadomo, że w gabinecie niekoniecznie musi być tylko jedna firma. Tu chodzi o wymogi klientek, prawda? Muszą mieć jakąś alternatywę, muszą mieć szansę spróbować też innej marki, żeby też miały skalę porównawczą. To tak jak Kasia bardzo często mówi na szkoleniach, na których do niedawna bywałyśmy razem na żywo albo na Zoomie, to przez jej gabinet przewijały się bardzo różne marki na przestrzeni tych lat, ale Larens ciągle jest ten sam. To bardzo dużo mówi, prawda? To byłaby Kasia. Poza tym muszę wam powiedzieć, że i moja synowa Karolina też zaangażowała się w ten biznes, też jej zależy na tym, żeby robić biznes. Dwa dni temu na przykład szkoliłam dla niej kosmetyczkę. Kosmetyczka była u mnie w domu, w moim centrum szkoleniowym na piętrze, razem ze swoją mamą. I tam robiłyśmy szkolenie. Ja przepraszam, nie wspomniałem o Karolinie. No, właśnie. Teraz się złapałem. Jakie popa, ale to też dlatego, że jakiś czas byłem trochę obok, nie spotkałem się z Karoliną. Tak. Ale wszystko zadziało się. Karolina, wybacz. Wszystko też zadziało się tak, dlatego że wszyscy lubimy te produkty. Wszyscy je używamy. Łukasz też pamiętam, miał taki moment, kiedy otrzymał ode mnie w prezencie. Revital Men, ten produkt dla mężczyzn, i go nie stosował. I po prostu go nie stosował, lekceważył go. Na co powiedziałam mu: oddaj mi ten krem, ja ci dam kasę za ten krem.
Prawda? A on mówi, nie, nie, nie. Wtedy się zreflektował. Nie, 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 mamo, będę używał. Po niedługim czasie, wiecie, co usłyszałam od niego? Nigdy nie miał lepszego kremu, tak jak Grzesik. Pan Adam Grzesik, przepraszam. Prawda? Także tak, tak to wygląda. No, a mój mąż, to wiadomo, ciągle mi przysyłają jakichś ludzi, ciągle, a ten się poparzył, a ten to zrobił, a ten siam to zrobił, prawda? Albo też osoby chętne do biznesu. Bo już później ja decyduję o tym, ja decyduję, nie. I ta nowa osoba decyduje o tym, co chce robić z naszym produktem. Czy chce go tylko używać, czy chce czegoś więcej. Nie? I tak naprawdę to jesteśmy wszyscy zaangażowani. A mój wnuczek Oliwier, moi drodzy, kiedy przyszła do mnie masażystka, to wiecie, co on mi powiedział? Pani, to się powinno umówić na zabieg z moją babcią, bo ona jest w tym świetna, a Larenz to w ogóle jest świetny. Amen. Co tu dodać? Co tu dodać? Ale to jest tak, że się lubicie, że tak korzystacie. Macie przekonanie do produktów? Czy coś jeszcze? Jakiś element? Nie, nie mówię, że to mało. No wiesz, tylko... w mojej rodzinie problem jest ten, że każdy robi swoją kasę. Każdy jest mocno zapracowany, każdy jest mocno zaangażowany. Gdyby Łukasz na przykład nie miał swojego dużego biznesu, w którym pracuje z Karoliną, niewykluczone, że zaangażowałby się tu bardziej. Zgadza się? No, ale na tą chwilę robią, co mogą. No, ale fajne jest to, że mówią innym ludziom o tym, że przeprowadzają osoby do firmy. To jest piękne. O, Jana, pięknie, pięknie. No i życzę tak dalej. Elu, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za spotkanie, za Twoją otwartość, za historię, która, tak, i siebie, którą wnosisz nam tutaj. Dziękuję Ci bardzo. Zakończmy jeszcze tym mottem, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To poczekaj, daj mi szansę, Elu. Ale jeszcze na zakończenie. Okej. Okay. Jasne, Ela, dzięki, dzięki, dzięki. A motto? Jeśli na Twojej drodze życia pojawiają się jakieś zmiany, pojawia się coś nowego, to nie bój się, nie wzbraniaj się przed tym. Daj temu szansę, bo a nóż za tym rogiem czeka na Ciebie coś lepszego.